i nie chcą sędziowie tej odległości podać. Wylądował 231 metrów, a zatem mamy pierwszy w historii skok powyżej 230 metrów w konkursie ustany. Po raz trzeci Matti Hautamäki bije rekord skoczni w Planicy, nieoficjalny rekord świata. 227,5, 228,5, ale w konkursie 231 metrów. Powiedziałem, że ten jego pierwszy skok wyglądał na relaksowy, jakby był dzisiaj w treningu nadto rozluźniony, ale to już jest pewna swoboda zawodnika, który wie, na co go stać, że jest w wielkiej formie, i teraz Adam Małysz będzie musiał odpowiedzieć jeszcze dalej. To zaczyna się już robić niebezpieczna zabawa. No, złapał także znakomity wiatr przez moment, teraz widzę, wieje mocno na dole. Ustał to zaskakujące, bo ten skok był trudny do ustania, ale ma oczywiście teraz znakomitą moc, świetną formę. Noty po 17 punktów, 51,5 zaledwie, jeśli chodzi o notę za styl, ale tyle metrów i 226,7. Matti Hautamäki prowadzi z nowym rekordem, nieoficjalnym rekordem świata i oficjalnym rekordem Pelikanki.